Witajcie, kochani, Rafał z tej strony. W tych odcinkach dzielę się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o pierwsze kroki w DaVinci Resolve. Ja sporo edytowałem Final Cut Pro wcześniej. Przeedytowałem około 1500, nawet prawie 2000 filmów i epizodów i odcinków przeróżnych na YouTube'a głównie, ale też na platformę online. I to, o czym chciałem wam powiedzieć, to jest szybkość. Dzisiaj powiemy trochę o szybkości edycji. Jestem przyzwyczajony do pracy w edytorze Final Cut Pro i tam miałem swoje ulubione nawyki, m.in. Magnetic Timeline, ale też wrzucanie klipów, też jeżeli chodzi o nadpisywanie, to wszystko wyglądało bardzo intuicyjnie, aczkolwiek wszystko mieliśmy w jednym miejscu. Tutaj w DaVinci Resolve mamy podzielone to na poszczególne page, na poszczególne strony zakładki i mój błąd polegał na tym, że przeszedłem od razu do zakładki edytora i pominąłem bardzo ważną zakładkę, a mianowicie Cut Page. Cut Page pozwala nam na pracę dużo szybciej, bo ja nagle tak zderzyłem się z taką ścianą, próbując edytować cały projekt właśnie w zakładce Edit, że nie za bardzo mi to szło. Mówię, kurczę, coś jest nie tak, powstają mi dziury, timeline, oś czasu nie jest magnetyczna, nie przyciąga mi się. Jak wrzucam filmy, to nie nadpisuje mi się tak, jakbym chciał, nie rozszerza mi się miejsce, nie klipy sąsiednie nie robią miejsca i właśnie to wszystko dopiero odkryłem niedawno, że mogę zrobić w zakładce Cut. I to jest super sprawa, dzisiaj się z wami tym podzielę. Osoby, które zaczynają przygodę z DaVinci Resolve, na pewno docenią ten odcinek. Osoby, które już długo pracują, zapewne stwierdzą, przecież to jest oczywiste i tak się dzieje. Oczywiste jest dla osób, które od podstaw pracują w tym programie, ale jeżeli ktoś zaczyna ten program przenosząc się z innego edytora, może być zupełnie inaczej. W takim razie przejdźmy do programu i już pokażę te główne punkty i to, co odkryłem, jeżeli chodzi o zakładkę Cut. Zaczynajmy zatem. Jesteśmy w tej chwili w zakładce Cut. Na samym dole możemy zorientować się, w której zakładce jesteśmy. Cut jest drugą z kolei po mediach, a w następną mamy Edit. I tutaj najpierw, w pierwszej kolejności, zobaczmy sobie, z czego składa się ta zakładka, ta strona Cut. Na górze, po lewej stronie, mamy Media Pool, czyli dokładnie tutaj są nasze źródłowe pliki, z których korzystamy przy budowie projektu. Następnie mamy podgląd po prawej stronie i tutaj mamy podgląd tylko jeden, czyli nie mamy podgląd linii osi czasu i też mediów, tylko jest jeden, ale jeżeli sobie klikniemy na media, tak jak w tej chwili, wyświetli nam się dokładnie ten podgląd mediów, który mamy i możemy przejść, zaznaczyć i jako in, przejść dalej, zaznaczyć out jako wyjście i przeciągnąć cały klip na tą oś. I teraz poniżej, czyli tutaj jest podgląd w tym oknie po prawej stronie na górze zarówno mediów, jak i osi czasu, w zależności od tego, na co klikniemy. Prosta sprawa. I teraz uważajcie, bo tutaj jest niezła jazda na dole, a mianowicie mamy dwie osie czasu. Pierwsza, która jest zwykle zablokowana, to jest oś ta duża, która pokazuje nam szczegóły projektu i zbliżenie na dane klipy. Ale żeby cały czas nie przybliżać i żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że faktycznie chcemy sobie przybliżyć i przemieszczać się po dużym projekcie, mamy tutaj na górze obrys projektu całego, który jest pokazany właśnie klip po klipie. Widzimy, z ilu ścieżek się składa. Niebieskie to są klipy wideo, a zielone to są klipy audio. I tutaj możemy nadpisywać w tym miejscu, bardzo sprawnie się poruszać, bo jak widzicie, ta głowica przemieszcza mi się po całym projekcie niesamowicie sprawnie. I tu widzimy, że nawet mamy trzy klipy na osi, czyli trzy warstwy czy ścieżki wideo na osi czasu. Natomiast ta dolna głowica, ona zwykle jest zablokowana stacjonarnie. Można ją odblokować tutaj po lewej stronie, ale tak naprawdę lepiej, żeby była stacjonarna. I ta górna oś czasu pozwala nam na bardzo szybkie i sprawne poruszanie się
po osi, zarządzanie całym projektem, niezależnie czy tutaj mamy dwa klipy, czy tych klipów będzie na przykład 200, ona pozwala nam na bardzo szybkie przemieszczanie się. Jeżeli zaznaczymy sobie dany klip, to mamy odzwierciedlenie też poniżej, to jest bardzo dobrze widoczne. Można go teraz na przykład troszkę przenieść, można go też skrócić z pozycji albo tej dolnej, czyli na przykład sobie weźmiemy Command B i to wywalimy. I to możemy też stąd skrócić. Widać, że jest odzwierciedlenie, a możemy sobie też przemieścić i to faktycznie działa dość dobrze. To, co jest też jeszcze bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o tą zakładkę Cut, a jeżeli przejdziemy do Edit, pokażę, jaki był mój ból. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że miałem tutaj klipy takie jak te i za każdym razem, kiedy na przykład chciałem przejść do początku projektu, musiałem go pomniejszyć, znaleźć początek, powiększyć sobie, znaleźć miejsce, gdzie bym chciał coś wsadzić albo przyciąć. Wszystko byłoby ok i przyciąłem to i znowu powstaje mi wolna przestrzeń, która na klipie nie ma uzasadnienia. Oczywiście można zrobić funkcję Ripple Cut, tak, czyli tu mam jedynkę i tu mi do początku wskakuje. To już ogarnąłem, ale nadal moja edycja była bardzo długa, bo mi zostawały takie klipy jak te, prawda? Te wolne miejsca i za każdym razem musiałem przeciągać i panować nad tym. Natomiast w zakładce Cut od razu widzimy, że tu jest miejsce, które należy uzupełnić. I jeżeli przesuniemy sobie może ten plik B-roll troszkę dalej, ale jeżeli zaznaczymy to, to on automatycznie kreuje coś w formie magnetic timeline, że na tej głównej osi, to jest oś wideo A, program DaVinci, on nam dąży do tego, żeby wypełnić te luki. I pod tym względem jest to genialne, że nie mamy takich luk jak w przypadku zakładki Edit właśnie. I teraz zobaczcie, gdybym chciał na przykład, rozszerzmy sobie troszeczkę media tutaj i chciałbym przejść, powiedzmy do tego klipu, zaznaczmy go dwa razy i tutaj wybrać sobie i z niego, tak, i out, powiedzmy, że i byłoby tutaj i teraz out tu, to jest ten fragment i chciałbym go nadpisać, to zobaczmy, co się dzieje, że on nam wycina fragment tego klipu lub tego, prawda? To jest niestety ten ból, że nie mamy tego tak idealnie zrobionego. A gdybyśmy to samo chcieli zrobić w zakładce Cut, jesteśmy w stanie bardzo ładnie przejść. A tutaj zaznaczmy sobie to, mamy tu i teraz tu jest inteligentny ten znacznik, który nam pokazuje i dokładnie widać, że to jest ten inteligentny biało znacznik, który pokazuje, że w tym miejscu jesteśmy w stanie to opuścić i to dosyć ładnie działa i w wielu przypadkach on się tutaj sprawdza. I teraz zobaczcie, że tutaj nie mamy faktycznie tej osi z główną siecią narracji, z główną narracją, ale już klip jest w całości, znalazł się w tym miejscu i widać, że on jest napisany. Można go przesunąć z pozycji górnej, zobaczmy, Command Z, cofnijmy to, lub też z pozycji dolnej osi. Więc z dwóch miejsc możemy go przesunąć. I to wygląda naprawdę genialnie pod tym względem. Jest jeszcze trochę funkcji dodatkowych, bo to oczywiście zakładka CAD wymaga, żeby sobie przy niej troszkę popracować, ale na pewno podsumowując mogę powiedzieć, że ona bardzo ułatwia sprawę, bo jak opanujemy sobie skróty klawiszowe i mamy, teraz przemieszczam się po górnej osi i mamy ogarnięty cały projekt, czyli widzimy w całości wszystkie nasze klipy i widzimy oś czasu, to możemy pięknie gospodarować i bardzo sprawnie się przemieszczać, czego mi do tej pory niesamowicie brakowało w DaVinci Resolve i właśnie to odkrycie spowodowało, że zacząłem panować nad moimi projektami, jestem w stanie je szybko ogarnąć, jeszcze po wprowadzeniu skrótów klawiszowych jestem w stanie przyciąć szybko, wprowadzić dodatkowe klipy, jak na przykład porównanie ujęć z kilku kamer, jak widzicie tutaj mamy plik główny, mamy też klipy, które są pomocnicze i pokazują nam obraz z dwóch kamer. Tu jest nawet mały inspektor po prawej stronie i to można też sobie odpowiednio tutaj przesunąć i wiele rzeczy zrobić, ale w każdym razie chodzi o to, że ta zakładka CAD bardzo ułatwia sprawę. Dwie rzeczy, o których chciałem jeszcze powiedzieć. Pierwsza z nich to jest Source Tape.
Source Tape to jest bardzo ciekawa funkcja, a mianowicie po uruchomieniu jej tutaj na górze w środku, jest zresztą podgląd Source Tape, mamy przegląd wszystkich klipów, którymi władamy w tej chwili w projekcie. Bardzo fajna sprawa. Pierwszy był dłuższy, powiedzmy, bo to był cały film, ale tutaj mamy te krótsze klipy, którymi jesteśmy w stanie zarządzać i powiedzmy, że chcę tylko wprowadzić ten fragment i a także out i jestem w stanie w tym momencie przeciągnąć ten króciutki fragment tutaj do głównej osi czasu i momentalnie wprowadzić. Więc to jest szybki podgląd. Source Tape stanowi szybki podgląd na wszystkie nasze klipy i szczególnie jeżeli mamy już ogarniętą główną oś, powiedzmy, że główny wywiad jest, a chcemy posłużyć się przebitkami, czyli wprowadzić przebitki, to nam niesamowicie może pomóc, bo bardzo szybko jesteśmy w stanie takie ujęcia nie dość, że zidentyfikować, to jeszcze je na osi czasu umieścić. Tak jak tutaj na przykład startujący dron, widzę nawet po ścieżce dźwiękowej, że to jest to miejsce in, out i w momencie już jestem w stanie sobie tutaj przeciągnąć i będę go miał, powiedzmy, że w tym miejscu jako startującego, powiedzmy, że w tym miejscu jako startującego drona. To jest mój klip, który wprowadziłem. Chcę go troszeczkę przyciąć z tej pozycji. Załóżmy, żeby on był tutaj i do tego miejsca, a za chwilę będę już pokazywał pozostałe klipy, ale tutaj widzimy, że jest startujący dron, prawda? I o to chodziło. Dobrze. I to jest ta dodatkowa funkcja, ona się nazywa Source Tape. Bardzo fajna. Też ja akurat nie mam jeszcze nagrań z multicam, z wielu kamer, ale jest w stanie DaVinci nam tutaj dokładnie w tym miejscu, w sync bin, multicam, czyli jeżeli byśmy na bazie dźwięków, jest w stanie nam zsynchronizować też poszczególne klipy. Bardzo fajna funkcja, może zrobimy na ten temat dodatkowy film. I ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego odkrycia, to jest za dużo powiedziane, ale jeżeli chodzi o zakładki CAD, bo to pozwala mi zbliżyć się i poczuć się tak, jak się czułem w Final Cut Pro, gdzie mogłem bardzo szybko ogarnąć całą oś czasu i mogłem zapanować nad tym, co się dzieje z moim projektem. Natomiast w zakładce Edit, tutaj naprawdę można nabawić się frustracji, jeżeli my chcemy zrobić takie rzeczy, jak się robi w zakładce CAD. I o tym trzeba pamiętać, dlatego osoby, które się przesiadają z Final Cut Pro lub z innych programów typu Premiere na DaVinci Resolve mogą odczuwać taki duży dyskomfort i mogą poczuć się, że pracują 2-3 razy dłużej z danym projektem, ale to jeszcze nie jest to, że tylko pracują 2-3 razy dłużej z danym projektem, ale frustracja polega na tym, że dziesiątki razy zbliżają i oddalają oś czasu i powstają im też bardzo duże dziury, jeżeli chodzi o to. Później trzeba zaznaczać całość, dociągać, sprawdzać, czy jest magnesik uruchomiony. I ja tak robiłem w pierwszych dniach swoich edycji, co niestety nie należało do przyjemnych i byłem bardzo mocno sfrustrowany. Mówię, kurczę, ja to robię dziesiątki razy, coś jest nie tak i muszę to lepiej ogarnąć. Także te przewodniki też nie mówią wszystkiego, szczególnie te przez ekspertów sporządzane. I warto też skupić się na takich sprawach, które są bardzo istotne, a jednocześnie, które nie są takie oczywiste, tak jak zakładka CAD. Bardzo Wam dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że ten przewodnik może być chaotyczny, ale także, że nie o wszystkim powiedziałem. Natomiast staram się przynajmniej esencję tutaj wydobyć, jeżeli chodzi o to, jakie kroki, jakie doświadczenia spotykają mnie z Final Cut Pro i mam nadzieję, że też skorzystasz, czy skorzystacie na tym docelowo i Twoja edycja i praca i mniej frustracji, to wszystko będzie wyglądało dużo korzystniej. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę i dziękuję za sporo miłych słów, dlatego że fajnie jest iść krok za krokiem za osobą, która też zaczyna. Co innego jest być ekspertem, który stoi na górze i woła nas z tej góry, a co innego iść przewodnikiem górskim krok po kroku. Ja staram się być takim przewodnikiem górskim, aczkolwiek moje kwalifikacje z odcinka na odcinek dopiero się tworzą. Final Cut Pro czułem się bardzo pewnie, ale postanowiłem sobie w tym roku, że DaVinci Resolve będzie moim edytorem numer jeden.
i myślę, że z czasem zrobimy progres. Staram się pracować w nim codziennie, codziennie godzinę, dwie, więc ten progres musi nadejść. Oczywiście jest sporo frustracji, dużo cierpliwości do tego trzeba mieć, ale to wszystko powoli zaczyna się klarować. Dzięki Wam za uwagę, dzięki za sporo miłych komentarzy pod wcześniejszym odcinkiem. Dajcie znać, czym zajmiemy się w kolejnym, a ja myślę, że też przekażę i przygotuję swoje doświadczenie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.